Tytułem wstępu kilka słów. Szanowni Państwo, mamy za sobą Puchar Jeziora Sławskiego, zawody, które w tym roku organizowaliśmy również. Cieszą się coraz większą popularnością. Puchar Jeziora Sławskiego organizowało Gospodarstwo Rybackie Sława i pan Mirosław Kmiecik, Ośrodek Wypoczynkowy Bratysławia i Stowarzyszenie Lasy i Jeziora. To są ludzie, którzy też tutaj byli współorganizatorami tych zawodów. Jeżeli chodzi o sponsorów, to jest bardzo ważne, żeby przypomnieć, bo to są ludzie, to są podmioty, to są firmy, bez których te zawody by się nie odbyły. To jest firma Wodny Świat, sponsor tej pierwszej wspaniałej nagrody, którą tutaj widzicie. To jest firma Szanowany Dom, która zasponsorowała wspaniały silnik, też wspaniałe nagrody. To jest Urząd Miejski w Sławie i pan burmistrz Cezary Sadrakuła z nami tutaj obecny. Dziękujemy za wsparcie. To jest pan Sebastian Mazur, dobrze wam znany, i jego firma tutaj w Sławie, która nas wsparła. To jest sklep Groszek i pan Marcin Piasny. To jest Zakład Tarczyński, dobrze wam znany, ogólnopolski producent wędlin. To jest firma Bimex, której szaszłyki pyszne mogliśmy wczoraj spróbować. Jest firma Waszkowiak, obecny jest też właściciel z nami tej firmy. Jeżeli macie coś do zrobienia z elektryką, to tylko z nim. Jest firma wypożyczalnia Relax tutaj nad naszym jeziorem. Zachęcamy, aby skorzystać, jeżeli ktoś nie ma własnego sprzętu pływającego albo chce wyruszyć z rodzinką. Jest pan Marcin Mały, który brał również udział w zawodach. Marcin, nie wiem, gdzie jesteś. Dziękujemy. I jego kebab tutaj na promenadzie. Jest piekarnia Dobrosława Bis. Jest pan Mariusz Blum i też ufundowana przez niego nagroda i jego firma Jackson Kayak Fishing Demo Center. Pan Piotr Stasiak, wicemistrz aktualny spinningu w Polsce, niedawno też się dowiedział o tym i my się też bardzo cieszymy, bo to jest człowiek, który tutaj operuje nad tym jeziorem. Bardzo się cieszymy, też wspierał. Jest firma remontowo-budowlana pana Czarneckiego, o ile dobrze pamiętam, żebym się nie pomylił. I pan Starem Jacek Nowak. Natomiast bardzo dziękujemy za wsparcie. Natomiast jeszcze warto powiedzieć, że całą imprezę zabezpieczało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. I bardzo serdecznie panu Andrzejowi Borkowskiemu i WOPR-owi dziękujemy. Całe dwa dni tutaj z nami był. Bardzo dziękujemy właśnie wszystkim sponsorom i panu Andrzejowi i WOPR-owi. Wsparcie medialne, słuchajcie, to jest Radio Elka, to są tutaj portale lokalne, m.in. gminy.pl, jest Głos Głogowa, jest Stanisław Fedyniak, tutaj nasz fotograf, i Rysiu, Ryszard Bura, człowiek, który tutaj nas strzelał nam około 1000 zdjęć, także każdy w różnych pozycjach ma zdjęcie. Brawo za te wsparcie medialne. Dziękujemy wam, że jesteście z nami. Wspaniałe szczupaki robione waszymi obiektywami się pojawiły już na stronie, także bardzo dziękujemy. Ja teraz przekażę już tutaj panu prezesowi Stowarzyszenia Lasy i Jeziora mikrofon, dlatego że on ma już wyniki dokładne. I ze swojej strony chciałbym tylko jeszcze przed tym wszystkim podziękować za to, że razem fajnie żeśmy spędzili tutaj czas. Aura była naprawdę cudowna i muszę powiedzieć, że było też bezpiecznie. Bardzo fajnie było, spokojnie, a teraz poprosimy o wyniki, panie prezesie. Pan Jacek Suplicki, prezes Stowarzyszenia Lasy i Jeziora.